Terroryści zaatakowali kościół pokoju w Świdnicy. Wszystko w ramach ćwiczeń służb ratowniczych i triażu, które odbyły się na obiekcie wpisanym na listę dziedzictwa UNESCO. Zaczęło się ciekawie. Rano z aresztu śledczego w Świdnicy uciekli więźniowie. Dwóch z nich dotarło do kościoła pokoju i wkroczyło do obiektu. Terroryści weszli do zabytku w czasie mszy świętej i wzięli 50 zakładników. Ich rolę odgrywali uczniowie pobliskiego 3 liceum ogólnokształcącego i sami strażnicy. Jednocześnie terroryści podpalili część kościoła pokoju i uciekli. Ogień uniemożliwił ucieczkę uwięzionym mieszkańcom. Po zawaleniu jednego z balkonów poszkodowanych zostało 25 osób. Celem akcji było sprawdzenie działania służb ratowniczych, ale także kontrola sprawności instalacji hydrantowej. W akcji wzięło udział 30 samochodów Straży Pożarnej. Organizatora, Powiatową Straż Pożarną, wsparły Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy, Pogotowie Ratunkowe i Areszt Śledczy. Ostatnie ćwiczenia tego typu na obiekcie odbyły się 10 lat temu.